Bracia i siostry, drodzy słuchacze Słów Nadziei. Hasłem biblijnym na dzisiejszy dzień, piątek 26 kwietnia, są słowa z Księgi Kaznodziei Salomona, 12 rozdziału, wiersz 13. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Są to słowa wzywające do przestrzegania Bożych przykazań. W związku z tym wspomniałem sobie na rozmowę z nową Miss World, Krystyną Pyszkową, którą prowadziła redaktorka na platformie Seznamu. Między innymi postawiła jej pytanie, czy jeżeli chodziła do podstawowej szkoły kościelnej, czy jest osobą wierzącą. Na to Krystyna odpowiedziała, że dawniej w dzieciństwie chodziła prawie każdą niedzielę do kościoła, ale ostatnio już mało kiedy się jej uda. Lecz pomimo to stara się żyć według 10 przykazań Bożych i być uczciwym człowiekiem. Taka wypowiedź z ust celebryty, jaką jest Miss World, jest czymś wielkim. To się mi podobało. I myślę, że są to piękne słowa zachęcenia dla wielu ludzi, którzy ją podziwiają. Oczywiście większość ludzi za przestrzeganie Bożych 10 przykazań uważa to, że nikogo nie zabiją, nie kradną, żyją uczciwie, nie przeklinają i to też jest dobre. Owszem, 10 przykazań Bożych streszcza się przede wszystkim w tym, co powiedział Pan Jezus i co jest tym nowotestamentowym wierszem na ten dzisiejszy dzień. Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej i z całej myśli swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. A więc tym największym przykazaniem, a również przykazaniem, w którym streszczają się wszystkie inne, jest miłość. Miłować. Miłować Boga i miłować bliźniego. To jest przykazanie, które obowiązuje również dla nas. Nie jesteśmy zbawieni dlatego, że przestrzegamy przykazań Bożych, ale właśnie dlatego, że jesteśmy zbawieni, przestrzegamy Bożych przykazań. I jest dobre, że czasem sobie przypomnimy, że to jest nasza droga. To są nasze drogowskazy, znaki drogowe na tej Bożej drodze, Boże przykazania. A więc starajmy się i my przestrzegać Bożych przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Życzę wam, bracia i siostry, błogosławionego dnia.